Żeby tym bardziej, ale nie dyskutujmy, bo to jest bez sensu. To jest, bo, jakby pani głową ścianę obijała. Proszę bardzo. W każdym razie jeszcze raz powtarzam, że wyrok jest niepraworządny, nie powinien być wprowadzony w życie i na podstawie takiego wyroku, który jest nieważny w świetle prawa, tego, które mamy, mój mąż nie powinien tam być i ja też nie powinnam się w tej chwili martwić o właściwie przyszłość mojego dziecka, tak? Proszę bardzo, niech pani poczeka jeszcze. Proszę państwa, na wniosek posła Ziemi Opolskiej, Marszałka Króla, ja proponuję, żebyśmy tym razem jednak poprosili w imieniu Sejmu Walnego, poprosili prezydenta, żeby panią łaskawił po prostu, tak? Formalnie oczywiście może wniosek tam wpłynąć. Nie wiem, czy pani się zgodzi napisać taki wniosek, ale myślę, że jest taka formuła i my możemy to zrobić. Oczywiście nie możemy kogoś wyręczać, bo nie czujemy się pełnomocnikami. Natomiast czujemy się... kiedyś takie wyroki kasował Sejm. Czyli tak, był sąd sejmowy i wszystkie wyroki dzisiaj kasuje w kasacji, kasuje Sąd Najwyższy, ale ogólnie przyjętym przez monarchię, czyli przez zwyczaju królewskim, obecnie ten zwyczaj królewski przejął prezydent masoński, prawda? Czyli system prezydenta przejął ten system królewski, który król miał zawsze prawo ostatecznie skazywania na śmierć i prawo ułaskawienia od śmierci. I to prawo ma dzisiaj prezydent Duda prawem sukcesji monarchicznej, bo to jest prawo nabyte zwyczajem, tak? Ale kiedyś Sejm kasował wyroki. Sejm każdy wyrok mógł kasować, bo to był przedstawiciel przez ludzi. Jeżeli uważał, że ta osoba nie należy, no to przecież kasował te wyroki sądu, bo sąd, my tworzymy sąd, teoretycznie. My tworzymy sąd, sąd wydaje jakiś wyrok, a mówimy, ale my się z tym wyrokiem nie zgadzamy i go kasujemy. Czyli możemy dzisiaj zrobić dwie opcje. Po pierwsze, skasować ten wyrok, tak? Pierwszy raz byśmy to zrobili. Panie marszałku. Ale to podaję pod debatę. Drugie, nawet pani tego wyroku nie czytała, tym bardziej my go nie czytaliśmy. No i mamy coś kasować. Ale ja powiem, co my możemy, panie Sławomirze, i otworzę debatę. Nie będzie tak łatwo... Pisma polecone się odbiera, ja, się czyta się tym, ja mówię, co możemy. Możemy spróbować pierwszy raz skasować ten wyrok, czyli jakby tak powiedzieć, też bez czytania, teoretycznie. Możemy, tak? Możemy poprosić prezydenta o łaskawienie? No możemy, w sensie supliki pewnej, nie mocy sprawczej, bo moc sprawczą trzeba napisać wniosek, on musi przejść tam przez pewnej instancji i tak dalej. Mówię cały czas w formule pełnego zaufania, tu się kłania pan właśnie Waldemar, który wyszedł, powiedział prawda, fałsz. Jeżeli przyjmiemy założenie, że jest prawda, możemy w ten sposób działać. Jeżeli przyjmiemy, że jest fałsz, no to nie możemy w tej sprawie, musimy coś przyjąć. My musimy, natomiast ja uważam, że powinniśmy działać w dobrej wierze, czyli przyjmując, że pani mówi prawdę, a nie zakładać, że będziemy teraz talmudycznie patrzeć na te wyroki, prawda, i będziemy się im przyglądać i tak dalej. Ja uważam, nie możemy tak działać. Nas sędziowa według innej formuły. Nie podajemy sygnatury, tylko mówimy, ten wyrok ma zniknąć. No my go kasujemy jako Sejm. Nawet jak się tutaj pomylimy, zasada rzymska mówiła jak? Że lepiej ułaskawić winnego, niż skazać niewinnego, tak? Taka zasada maksyma rzymska była. A my póki co jeszcze żyjemy w sferze prawa rzymskiego, łacińskiego, a nie z anglosaskiego, które nam proponują. Relatywizm właśnie. Że 10 stopni kary śmierci, prawda, może był w afekcie, mniejszym afekcie, większym afekcie, czyli od ułaskawienia, a nawet do pozwania zabitej osoby i rodziny, że musiał ją zabić, bo to wzburzyła go, do sytuacji dożywocia i kary śmierci, prawda? Taki jest relatywizm anglosaski. U nas było proste, tak? Nie zabijaj piąte i wiemy, o co chodzi, tak? Dlatego jesteśmy przeciwni aborcji, przeciwni in vitro. Dla nas to wszystko proste i klarowne. Tu jest człowiek skazany. Ja mam, jestem przekonany, bo to jest pewne przekonanie, że niewinnie, tak? I dlatego nie będę nikogo nakłaniał, namawiał, tylko możemy to, każdy podniesie rękę i powie tak czy nie. Natomiast oczywiście otwieram debatę i jeżeli państwo macie inne propozycje, bo tu padła konkretny wniosek Ziemi Opolskiej. Także można też powiedzieć, nie debatujmy, odrzućmy to i tak dalej, ale ja uważam, że nie możemy teraz rzeczywiście ułaskawić pana Marka i nie odnieść się, że za chwilę pani pójdzie do więzienia, tak? A dziecko nie miało najpierw ojca, a potem matki. Przecież to jest bez sensu kompletnie, tak? Więc jeżeli ktoś chce zabrać głos w tej sprawie, to zapraszam. Moja propozycja polega na tym, żebyśmy nie my jako Sejm kasowali, ponieważ rzeczywiście może nie znamy wszystkich faktów, a zabieramy głos w sprawie, której nie znamy. Ale prezydent ma prawo łaskę okazać nie tylko niewinnym, bo jak się łaskę okazuje niewinnym, tym się należy rzędu. On ma też prawo okazać tym, którzy nawet popełnili błąd, w jaki sposób zapłacili czy nie. Pani uważa, że zapłaciłaś wszystkim. Bo jeżeli oskarżenie było o wyłudzenie, a pani już nie ma nic, zapłaciła wszystkim i jeszcze być może na wiele lat jest zadłużona, to no czego jeszcze ten sąd chce? Żeby pognębić ją jeszcze w więzieniu?
Jaki pożytek to jest dla społeczeństwa? Dlatego my możemy śmiało wystąpić do prezydenta o ułaskawienie, nie wnikając, czy była wina, czy nie była wina. Tak. Już z tego powodu. To jest oczywiste. Można? Oczywiście, że można. Musi być debata, otwarta jest debata. Panie siostry, panowie bracia.